Jak co roku w ognisku pracy pozaszkolnej Ogród Jordanowski zorganizowano letnie półkolonie. Pierwszy turnus rozpoczął się już 24 czerwca, a wzięło w nim udział 80 dzieci w trzech grupach. Pierwszy dzień miał charakter stricte zapoznawczy, a już drugiego odbyło się uroczyste pasowanie na półkolonistę. To poprzedzone było serią zadań. Dzieci najpierw wspólnie z opiekunami śpiewały i tańczyły w kółku, a następnie ruszyły na plac zabaw, gdzie czekały ich wyzwania. Do pokonania był tor przeszkód, gdzie trzeba było m.in. przecisnąć się przez rurę czy biegać slalomem. Tuż obok rozwieszona była taśma do tzw. slackline'a, a dzieci musiały przejść odcinek kilkanaście centymetrów nad ziemią. Trzecie zadanie sprawdzało natomiast zmysły półkolonistów. Z zasłoniętymi oczami dzieci rozpoznawały smaki i kształty. Nie było to wbrew pozorom takie łatwe. Za poprawne wykonanie zadań na dzieci czekała nagroda. Zostały oficjalnie pasowane na półkolonistów. Ceremonii tej dokonała królowa, w którą wcieliła się dyrektor Ogrodu Jordanowskiego Urszula Strzelczyk. W kolejnych dniach na półkolonistów czekała cała masa atrakcji. Były wyjścia na basen, wycieczki autokarowe do farmy iluzji i magicznych ogrodów, a także lekcja ornitologiczna w Świerżach Górnych. Emocji nie brakowało. Wszystko mi się podobało, jeździliśmy na wycieczki, bawiliśmy się na terenie ogródka, wychodziliśmy na podchody, wychodziliśmy do parku, jeździliśmy na wycieczki, jeździliśmy na basen, bawiliśmy się bardzo fajnie. Byliśmy na basenie, na farmie iluzji. I co ciekawego widziałaś na farmie iluzji? Głównie fajnie było to, że byliśmy w aquapajku. Sporo frajdy dała też dzieciom gra w podchody. Na przykład w tym roku mieliśmy mapę i musieliśmy szukać zagadek. A jakie to zagadki? Na przykład, że pokazują jakieś zdjęcia, a my musimy odgadnąć, gdzie to jest. I tam jest kolejna zagadka. Mieliśmy na mapie i były różne zagadki i je rozwiązywaliśmy, a potem dostaliśmy skarb, takie piłeczki kauczukowe. Jak zawsze nie mogło zabraknąć różnego rodzaju warsztatów. Były zajęcia plastyczne, ale również kulinarne. Tym razem podopieczni ogródka robili pizzę. Moja pizza będzie z serem, szynką i z sosem pomidorowym i pieczarkami. Serem, z wędliną, jest trochę pieczarek, no i chyba tyle. A trudno robi się taką pizzę? Łatwo. Z papryką, z pieczarkami, z szynką. Pierwszy turnus półkolonii potrwał do 5 lipca i było to w sumie 10 dni przepełnionych atrakcjami. Drugi turnus zaplanowano w terminie od 8 do 20 lipca.